będę śpiewał. Jak mi nie wyjdzie, górny mnie zabije. Źle się czuję. Przywiozłem dość ciekawą chorobę z Ameryki. Proszę pamiętać, że ja ją pierwszy przywiozłem. Wracamy do sztuki. Miało być na cztery. Co za praca. Fajna orkiestra. Ci grają, tam ci nie grają. Ci już są po wypłacie. Trzy? Za późno. Tak. Albo nie. Ja mam czas. Ty też? Dobrze. Raz. Już wiem, tu mnie dusi. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy. Wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. A poza tym prawie wszystko jest w porządku. Serce puka, wrzoda nie mam na żołądku. Płuca w normie i trawienie i wiaterki. I o dziwo nawet w dobrym stanie nerki. Głos jak dzwon i mógłbym być jak zdarta płyta. Gdyby kurcze nie ten skurcz, co gardło chwyta. Przepraszam. Korzystając z tego, że jest wiele osób, powiem o tych, którzy są mi solą w oku. O tych, co cyklicznie wywołują burzę. Krótko mówiąc, chcę wygarnąć tym na górze. Co z wysoka patrzą na nas za firanek, mając u mnie za swe grzechy przerąbane. Więc uwaga, ja wymienię ich z nazwiska. Oto tych, co mi podpadli, pełna lista. Pierwszy to jest... Pardon. Pani powie, że ja jestem kamikadze, że w brawurze jestem mistrzem i w odwadze. Jak ten Czech, co prawie nigdy nie miał stracha, od momentu, kiedy odkrył, że ma raka. I ja także nie mam czego się obawiać. Zamiast tchórza wolę się zamieniać w pawia. No bo nawet gdy napytam sobie biedy, zaczną lampką świecić w oczy, a ja wtedy... Była aria z kurantami, no a jakże? Więc ja dodam także swoją arię z kaszlem.